Witam wszystkich. Sobota, 16 lipiec, więc mamy pełnię jakby sezonu warzywnego. Jest po godzinie 11. Przede mną dwie wanienki, pojemniki z wodą, żeby nie podlewać bezpośrednio z węża. Dzisiaj chciałem opowiadać troszkę o nawożeniu kwasem bornym, często też nazywanym kwasem borowym, albo jako zamiennik można stosować boraks. Jak wejdę do szklarni, to o tym trochę pogadam. Na razie chciałem pokazać, jak rozwijają się moje rośliny w ogrodzie. Szczególnie papryka i brukiew. Naprawdę bulwy, brukwi są bardzo duże. Papryka także plonuje. Praktycznie każda papryczka ma jakieś owoce. Zaraz pokażę w kolejnych rzędach. A tu brukiew, niedoceniane warzywo. Eksperymentalnie posadziłem między papryką, między pomidorami. Dlatego mój ogród nazywa się ogród inaczej. Tutaj mamy pomidory. 5 rzędów. Środkowy rząd praktycznie w ogóle nie był nawożony. Sadzonki zostały wsadzone bezpośrednio po zerwaniu darni. No i efekty widać. Krzaczki są jasne, o połowę mniejsze od tych, o które się bardziej człowiek tutaj postarał. Owocowanie widać na każdym jednym krzaku, gdzie się nie zajrzy. I to wszystko pod chmurką. Ogórki. Co mogę powiedzieć o ogórkach? Bardzo dużo już ich zebrałem z tego stanowiska, z tych trzech namiotów. Jest ich tak dużo, że dzisiaj będę robił właśnie sałatkę z ogórków. Nie poszły wysoko do góry. Gruntowy ogórek na zewnątrz jest o wiele niższy niż ten w szklarni. Chyba chodzi głównie o światło. Jeszcze pokażę papryki. Między paprykami sałata sobie rośnie. A papryki, właśnie tak to wygląda. Proszę zobaczyć. Tak jak gdzieś tam wspominałem, w ogóle się tymi paprykami nie zajmuję, oprócz podlewania. Nic nie przycinam, wszystko rośnie na dzika. W każdej jednej papryce. O, mamy jakoś okazy. W przyszłym roku też, jak to powiedzieć, pójdę w tą paprykę. Jeszcze pokażę pomidory w tych tutaj dwóch rządkach. Praktycznie wszędzie widać owoce. Jeszcze nie są czerwone. No, ale aura teraz jest taka deszczowa. Dzisiaj zapowiadali jakieś deszcze. Tutaj na brzegu sobie dynka. Kabaczek taki. W taki sposób sobie tutaj plonuje. Nie ingeruję w to, niech sobie rośnie. No, ogórki tak właśnie wyglądają. Myślałem, że pójdą wyżej. W przyszłym roku troszkę inaczej to zaplanuję. Tak wygląda właśnie mój ogród w połowie lipca.
Jeszcze pokażę może słoneczniki. No, ogórki zbierane są praktycznie codziennie. Jeszcze ich jest mnóstwo. Czasami się zagapię i jakiegoś giganta wyłowię tutaj. Płocie słoneczniki. Wejdziemy teraz do żbarni, poopowiadam troszkę na temat kwasu bornego.